bo to sformułowanie brzmi, że się wydaje pozwolenie na broń w celu jakimś tam. I ja się po prostu nie znam, mam pytanie w związku z tym, czy jeżeli dostanę, załóżmy, pozwolenie na broń w celu kolekcjonerskim, a później sobie zrobię jakieś, wstąpię do Związku Strzeleckiego i tak dalej, to czy mogę tej samej broni używać do celów strzeleckich? Sportowych. Sportowych. Mhm. Czy muszę mieć osobne pozwolenie? To jest tak, że ustawa o broni i amunicji nie mówi, jakiej broni można używać do zawodów sportowych. Ustawa o broni i amunicji mówi o tym, że żeby uczestniczyć w rywalizacji sportowej, trzeba mieć patent strzelecki. W związku z tym, żeby wystąpić na zawodach organizowanych w ramach rywalizacji sportowej, w strzelectwie sportowym, nie trzeba mieć pozwolenia na broń, ale trzeba mieć patent strzelecki. Jeśli ktoś posiada patent strzelecki, a posiada na przykład pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, to ja nie widzę żadnego problemu, żeby ten ktoś występował na zawodach sportowych, posiadając patent strzelecki i używając swojej własnej broni do celów kolekcjonerskich. Natomiast oczywiście optymalnie byłoby posiadać pozwolenie na broń do celów sportowych. Można posiadać wiele pozwoleń na broń. Ja posiadam 3 rodzaje pozwoleń na broń. No, ustawa jest tak kształtowana, że broń jest dedykowana do celu pozwolenia na broń, ale z drugiej strony nie ma zakazu, który by zakazywał używać broni kolekcjonerskiej do zawodów sportowych. Tym bardziej, że broń kolekcjonerska, dzisiaj można do niej kupić broń, amunicję, przepraszam, nie ma zakazu używania na strzelnicach, czyli można używać na strzelnicach, można nawet wytwarzać amunicję na własne potrzeby i korzystać z niej na strzelnicach. W związku z tym jak najbardziej można by było korzystać z takiej broni na zawodach sportowych, oczywiście spełniając te inne wymogi związane z uczestnictwem w sporcie strzeleckim. Prawo jakby nie przewiduje zakazu używania broni z jednego pozwolenia w innym celu, tak? Nie. I dopuszcza zakup amunicji przy posiadaniu pozwolenia kolekcjonerskiego. Broń do celów, przy posiadaniu pozwolenia do celów kolekcjonerskich można nabywać broń i amunicję do tej broni. A drugie pytanie, to chciałem się zapytać o te inne cele, o których Pan nie mówił i o jakie tam są te ważne powody. No dużo by mówić. Ja przeczytam tak szybko, żeby nie przeciągać, bo tak, jest na przykład w przypadku pozwolenia do ochrony osobistej osób i mienia, stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia. Nie do udowodnienia. No tak naprawdę. W obecnym momencie. Tak. W przypadku do celów łowieckich posiadanie uprawnień do wykonywania polowania ustalonych na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku pozwolenia do celów rekonstrukcji historycznej udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej. W przypadku pozwolenia do celów pamiątkowych udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia. W przypadku pozwolenia do celów szkoleniowych posiadanie uprawnień określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich. To są dosyć jasne. W przypadku tego pozwolenia do celów ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, rzeczywiście tutaj mamy uznaniowość. Mimo tego, że to brzmi tak, jakby nie było tej uznaniowości, ale tak naprawdę trwałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia i zdrowia to jest. No mamy przykład tej ostatniej strzelnicy w Chorzowie, pewnie wszyscy o tym słyszeli. Ten człowiek, który poniósł tam śmierć na tej strzelnicy, to zdaje się, że on nawet występował o wydanie pozwolenia do ochrony osobistej. No i organ policji nie dostrzegł stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia i później się okazało, że jednak, może w chwili wydawania decyzji go nie było, ale no, te przesłanki być może trzeba by jakoś inaczej ukształtować. No, to nie może być trwałe, realne i ponadprzeciętne, bo realne to istniejące już. Tam zagrożenie trwało kilka sekund, w ciągu kilku sekund nie sposób zdobyć pozwolenia na broń, kupić broń i się obronić. No, to w tym zakresie musi nastąpić jakaś zmiana. Czyli że bez udokumentowania tego, że broń osobistej, jeżeli nie udowodnimy tego, że rzeczywiście nam się grozi, to wtedy nie możemy. Nie wydał
organ policji pozbawia broni. Są takie przypadki, gdzie ja osobiście czytałem taki wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdzie funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego kilkakrotnie napadnięty, pobity, w szpitalu wylądował, pobity przez bandytów, grożono mu. Organ policji mówi, nie, jemu nie przysługuje. No, to na szczęście sąd administracyjny tą niemądrą decyzję uchylił i pewnie mu dano do pozwolenia broni, bo już nie wiem, komu można by nie dać. Ale no, takiemu funkcjonariuszowi, który był pobity, w szpitalu wylądował? Chyba, że ktoś jest posłem. No, tu mi trudno powiedzieć, bo nie wiem. Znaczy Radek Sikorski się chyba sam chwalił, że jako powód wydania pozwolenia napisał, że mieszka tam chyba w odległości 4 km od zakładu karnego. Zachęcam do napisania takiego podania, zobaczy pan, jaki będzie skutek. Mówił pan o tym, że jest mało sztuk broni w Polsce. Na ile to wynika z przepisów, a na ile z tego braku kultury broni? Znaczy, ludzie nie chcą tej broni, nie starają się? Może ich nie stać. A może ich nie stać? No myślę, że takie oceny są przedwczesne. Ja mówię, że jest mało broni palnej w Polsce, dlatego że do 11 marca 2011 roku mieliśmy pełną reglamentację i pełną uznaniowość organów policji. Policja wydawała komu chciała, a chciała nie wydawać. W związku z tym tej broni palnej mamy mało. W momencie, kiedy się ta reglamentacja skończyła, w marcu 2011 roku widać wyraźny wzrost liczby egzemplarzy broni palnej posiadanej przez Polaków. Myślę, że statystyki gdzieś w najbliższym czasie pojawią się nowe, to myślę, że już będzie wyraźna zmiana tego współczynnika, bo naprawdę wzrasta ilość broni palnej. To jest oczywiście jeszcze nic w porównaniu z tym, jakie są potrzeby, jakie oczekiwania społeczne, ale myślę, że systematycznie ten współczynnik będzie rósł. To nie wynika z braku zamożności i tak dalej. Nie, to wynika z tego, że minie dopiero 3 lata, czy tam w przyszłym roku będą 4 lata. Jeszcze wiele ludzi nie wie, że jest taka sposobność i możliwość. No, są tacy nieufni, że to się nie da. No, tak widzę nieraz po dyskusjach na tych forach, na Facebooku, że na pewno nie dadzą jak zwykle. To jest nieprawda. Jak się spełnia przesłanki, to na pewno dadzą. Ile pieniędzy na to wydać? Bo ja będę drążył ten temat pieniędzy, bo moim zdaniem z tego takiego pobieżnego bardzo researchu, który robiłem w tej materii, wynika, że mało kogo będzie stać. No już powiem tak, że do celów kolekcjonerskich to trzeba być tam 21 lat, zdrowie psychiczne, niekaralność, zamieszkanie w Polsce i przynależność do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. Ile lat? 21 lat. Ale ile lat trzeba? A nie, w ogóle nie ma wieku. Ilość czasu, tylko 3 dni można należeć, ale trzeba być wiek osobisty mieć co najmniej 21 lat. Koszty są takie, może duże, może nie. Badania lekarskie, psychologiczne około 400 zł. 450 zależy jakie tam, ale załóżmy 400 zł jakaś taka średnia, tak? Podanie o wydanie pozwolenia na broń 242 zł opłata skarbowa. I teraz, jeżeli ktoś będzie zdawał egzamin na policji, bo są możliwości, że będzie zwolniony z tego egzaminu, no to jeszcze trzeba do tego dodać 1000 zł. Czyli trzeba, żeby uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, to trzeba sobie zamierzyć tak naprawdę około 2000 zł, że trzeba przygotować na zdobycie tego pozwolenia. Być może jest to dużo. Teraz trwają prace nad zmianą ustawy o broni i amunicji pod hasłem deregulacji i tam będą pewne rzeczy zmieniane. Być może, jeżeli wejdzie to w życie, to zostaną istotnie obniżone koszty egzaminu na policji. Ten egzamin nie będzie kosztował 1000 zł, tylko będzie o wiele tańszy. W związku z tym, znaczy nie w związku z tym, tylko przy okazji niestety mogą podrożyć badania lekarskie. Bo tam zmienia się pewien taki współczynnik i teraz jak 450, to będzie teraz troszkę więcej, ale za to w istotnym zakresie zostaną potanione egzaminy. A w jakiej sytuacji można być zwolnionym z tego egzaminu? No może na przykład wystąpić o pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich. I jak ktoś ma kwalifikacje do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych, czyli patent, licencja, i wystąpi o pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich, to egzaminu na policji nie zdaje. Okay. Czyli zwykły obywatel musi się liczyć z tym kosztem 1000 zł, plus musi kupić... Zwykły obywatel musi się liczyć z kosztem przy pozwoleniu kolekcjonerskim około 2000 tak, zł. Tak. I musi kupić szafę, która kosztuje moim zdaniem co najmniej 1000 zł. 1500 tak. Znaczy, zakładając, że się kupuje szafę, nie kasetkę. Tak. To mogą od razu kupować szafę, bo z doświadczenia własnego wiem, że kasetki się kupuje najpierw 3, 4, 8, potem 15.
i do tego dochodzi broń, tak? No, ceny broni są, to już tu jest od 100 zł do nieskończoności. Ja mam jeszcze takie pytanie. Mówi Pan o potrzebie takiego dążenia do standardów europejskich. Ujmę. Ja nie wiem, czy nie będziemy żałować tego kiedyś, biorąc pod uwagę trend, który się pojawił niedawno w Parlamencie Europejskim, czy w jakiejś komisji, nie pamiętam dokładnie, wyeliminowania broni w ogóle z rąk obywateli. Trend się pojawił, znaczy, ale... Masa oszołomów siedzi i nie wiadomo, jak na tym się nie, na tym się nie znam. Natomiast powiem tak, że oszołomstwo w wydaniu europejskim jest naprawdę, jakby to nazwać ładnie, to tak zwane oszołomstwo w wydaniu europejskim jest naprawdę wysokim osiągnięciem, jeśli spojrzeć na Polskę. No bo jeśli my naprawdę przez te dziesięciolecia tego takiego całkowitego pozbawienia Polaków dostępu do broni palnej, przyzwyczailiśmy się do tego, że broń palna jest czymś złym. Człowiek z bronią to jest w ogóle strach, patrzysz na niego. No na pewno kogoś zamorduje. W Europie nie ma takiego myślenia. W Europie nie ma takiego myślenia. Niemiec, przeciętny Niemiec ma w domu broń. Nie dlatego, żeby kogoś zabić, tylko dlatego, że lubi. Tam już strzelnice żyją. Ja mieszkam w Koszalinie. To są tereny poniemieckie. Zajęte w 45 czy tam 4 roku, nie wiem w którym. Tam każda wiocha, zwykła wiocha miała strzelnicę. Duże miasta w Polsce nie mają strzelnic, a tam jest pierwsza lepsza wioska. Dwa wały i na końcu 100 metrów dalej kulochwyt. I tak jest dzisiaj w Niemczech. Mam doświadczenia z kontaktami ze stowarzyszeniami niemieckimi. Oni tam żyją. Te stowarzyszenia tam żyją, oni się tam spotykają w niedzielę, pogadają, postrzelają i idą do domu. U nas tego nie ma, a powinno tak być. Musimy do tego dążyć. Nie będziemy żałować dążenia do średniej europejskiej, bo średnia europejska to jest około 30 egzemplarzy broni na 100 mieszkańców. O średnią tylko o to... A ja nie mówiłem o tych takich tendencjach. My do tego nie dążymy. Na to nie mamy wpływu. My musimy dążyć do średniej posiadania broni palnej przez sąsiadów. Pani komisarz Cecylia, już nie jest tym komisarzem. Bo tak naprawdę moje pytanie, chodziło mi w tym pytaniu o to, jakie są zagrożenia, jaka jest szansa na to, że ludzie wprowadzą tego typu przepisy. Tego nie wiem, ale myślę, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby pozbawić Niemców kilkudziesięciu milionów broni palnej. Francuzów, Czechów, Szwedów. Trudno mi sobie wyobrazić. To są dziesiątki milionów. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś powiedział dzisiaj, dobra, wszystko na zło. Bo to są naprawdę dziesiątki miliony egzemplarzy i dziesiątki milionów ludzi. Często ludzi wpływowych, bo to głowiectwo to nie jest, powiedzmy, zabawa dla wszystkich. To są często ludzie wpływowi, no, ustosunkowani. No co, nagle im wszystko zabrać? Bo co? Bo będą do siebie strzelać? No nie strzelali, to teraz będą strzelać. Nie wydaje mi się, żeby to tak w najbliższym czasie udało się doprowadzić do tego. My póki co korzystamy z takiego powiewu świeżego powietrza. Otworzyliśmy drzwi na zachodniej granicy i dmucha do nas świeże powietrze stamtąd. Dobra. To rozumiem, mam jeszcze drugie pytanie, troszkę inne. Co Pan myśli o rejestrze broni? Czy on jest potrzebny, czy on nie jest potrzebny? Ja próbowałem znaleźć na przykład dane, czy w ogóle przydaje się w pracy policji, kiedy jest jakieś przestępstwo z użyciem broni, czy on jest potrzebny? Rejestr broni palnej jest potrzebny do tego, żeby ewidencjonować broń palną posiadaną przez posiadaczy. On nie jest potrzebny do tego, żeby sprawdzać, z której broni kto popełnił przestępstwo. Więc jeśli chodzi o to, czy on służy jakiemuś dbaniu o to, czy tam szukaniu przestępców, to nie, on temu nie służy. On służy tylko i wyłącznie ewidencjonowaniu posiadania broni palnej przez człowieka. Służy sam dla siebie? No nie, no służy władzy. No służy władzy, żeby widziała i jak broń jest ewidencjonowana, kto posiada broń. No i teraz są takie wdrażane dyrektywa, żeby jeszcze śledzić historię, czyli jak ta broń przechodzi, od kogo do kogo.
ja nie chcę tutaj jakby zajmować stanowiska, czy to jest źle, czy dobrze, bo to by było stanowisko jakieś takie światopoglądowe. Ja mówiłem o tym, że moim zdaniem broń palna powinna być dla praworządnych i zdrowych psychicznie obywateli. Moim zdaniem taki rejestr powinien istnieć. Zresztą ten rejestr nie robi nikomu krzywdy w zachodnich, zachodnich krajach. Nie, robi wielokrotnie krzywdy. Być może. Dużej grupie. No, no może, no. Jak mówię, nie. Nie próbowałbym zwalczać w sposób praktyczny zwalczać, czyli angażować się w jakąś taką, no, w dążenie do likwidacji tego rejestru, ponieważ to się może okazać niemożliwe, a w związku z tym wysiłki będą próżne. Lepiej zaangażować swoje wysiłki w rozszerzanie tego, co możemy osiągnąć, a możemy osiągnąć dużo. Bo możemy osiągnąć zwiększenie ilości broni palnej, możemy osiągnąć powstawanie stowarzyszeń sportowych, możemy osiągnąć powstawanie stowarzyszeń kolekcjonerskich. Gdy będzie taka wielka kula śnieżna w postaci dziesiątków, a może setek tysięcy Polaków, którzy posiadają broń, to taką kulę śnieżną trudno zatrzymać, w tym znaczeniu, że trudno im powiedzieć, dobra, to już teraz nie będzie tej broni posiadać. Dlatego ja bym zniechęcał do tego, żeby jakoś tak wydawać walkę zwalczaniu rejestru posiadania broni. Bo to wie pan, tak na rozum, tak na takie trzeźwą ocenę, to się panu to nie uda. Ale założyć stowarzyszenie kolekcjonerskie, o, to się panu może udać. I proponowałbym wysiłki w tym kierunku ukierunkować. Wtedy one nie będą próżne. Znaczy, tak zdaję sobie sprawę, że to nie jest czas na taki postulat. Bardziej interesowanie pana opinię na ten temat. Tak? To jest przecież ciekawość, bo musimy się powstrzymać. Jakim ludziom to szkodzą, bo te rejestry dużej grupy? Żydom zaszkodziło bardzo w Niemczech, nie tak dawno temu. W Turcji nowo zamontowano rejestr, pozbawił wszystkich ludzi broni w ciągu roku. No tak, no tak, tak, tak. Jeżeli sięgamy do historycznej takiej zaszłości, to tak. Natomiast ale to tak, niestety to się wiąże z tą reglamentacją, do której my jako rok dążymy, to znaczy my nie chcemy tego powszechnego. To, co tutaj w tym momencie pan mówi, to jest powszechne, absolutne, że gdzie się kupuje broń w Biedronce, to nie, 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 na moje w kiosku ruchu. Absolutnie nie, to, tego to, nie jest argumentacja powodu. Każdy praworządny, zdrowy psychicznie obywatel niech ma tą broń, ale to się wiąże siłą rzeczy, z jakim gdzieś tam to zostanie zapisane. I tak to kiedyś, ja bym tego nie ruszał, dlatego że te rejestry i tak one są znane. Kto mnie chce znać, to już się zna. I będzie zawsze znał. A właśnie, chodzi o to, żeby nie znał. Ale to się to nie. Żeby one nie były. To można chociażby je zdecentralizować. To jest mocno jeszcze trochę wiązanie reglamentacji z rejestracją. Powiem państwu tak, że póki co tego zmienić się nie da. Teraz uważam, że należy mierzyć siły na zamiary. Ja rozumiem, że wy jesteście ludźmi młodymi. Ja też miałem, że tak powiem, czasami bardzo takie poglądy, które się wydawały, no, moim starszym kolegom skrajne, ale uważam, że należy mierzyć siły na zamiary. Oczywiście ma pan taki pogląd, można o nim nie zapominać, można go gdzieś tam mieć z tyłu głowy, pamiętać o nim. Ja bym nawet powiedział, że nie ma lepszego miejsca na dyskutowanie o takich poglądach niż to miejsce, bo my tutaj nie mówimy do paru milionów ludzi w TVN, tylko rozmawiamy w gronie ludzi, którzy mają bardzo podobne poglądy. No rozumiem, ale ja zawsze staram się przekładać taką dysputę teoretyczną na praktyczne korzyści i uważam, że praktyczną korzyść w zakresie posiadania broni palnej, praktyczna korzyść w zakresie tworzenia kultury, w zakresie uzbrojenia Polaków, praktyczna korzyść będzie o wiele większa, jak się skrzykniecie i założycie stowarzyszenie. Praktyczna korzyść będzie większa. Bo się skrzykniecie, założycie ze stowarzyszenie i za jakiś czas wystąpicie o pozwolenie na broń. I będziecie mieli praktyczną korzyść, będziecie mieli broń palną. A praktyczna korzyść z dyskusji o tym, czy rejestr jest potrzebny, czy nie, może się okazać żadna. A propos tego zakładania stowarzyszenia, jakie są problemy? Znaczy, co musi zrobić stowarzyszenie, żeby być stowarzyszeniem, które może tam upoważniać? Stowarzyszenie musi mieć w statucie napisane, że jest stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim, że jego celem jest kolekcjonowania. Niekoniecznie musi odebrać broń.
A czy nie jest to wskazane? Nie, no, trzeba wpisać, no będzie bez sensu. No, trzeba wpisać. No, nie może być stowarzyszenie kolekcjonerzy znaków. W ustawie nie ma, ale idea jest taka, że to jest stowarzyszenie kolekcjonerów broni palnej. No musi być, że to jest stowarzyszenie kolekcjonerów broni palnej i celem stowarzyszenia jest, nie wiem, wspieranie, rozwój kolekcjonerstwa broni przez członków stowarzyszenia. Są w internecie. Można znaleźć stowarzyszenia i tam są jedno, dwustronicowe statuty nierozbudowane, które tylko wymienia się stowarzyszenie. Jaka była pana opinia... przepraszam, się spakuję, ale... Już pan zbiegł. Jaka była pana opinia na temat wprowadzenia takiego myku, żeby do jakiegoś stowarzyszenia wprowadzić po prostu jako jeden z celów, nie główny, upowszechnianie dostępu do broni i wspieranie członków stowarzyszenia? No upowszechnianie dostępu do broni to był taki cel, myślę, że nie byłby za bardzo dobry, ale jakby napisać, że jest to, że jednym z celów tego stowarzyszenia jest kolekcjonowanie czy tam wspieranie kolekcjonerstwa broni palnej i kolekcjonowanie broni palnej przez członków stowarzyszenia, to nie widzę tutaj niczego złego. W każdym statucie tych stowarzyszeń kolekcjonerskich jest taki punkt. Proszę sobie to wpisywać i wtedy stowarzyszenie ma cel kolekcjonerski. Oczywiście trzeba ten cel też faktycznie realizować. Oczywiście nie może być tak, że tutaj pewne takie zaufanie zostało przekazane, no nazwijmy, że taka doza zaufania, że te stowarzyszenia będą kolekcjonerskie, a nie bandyckie. I myślę, że trzeba też tego pilnować. Ja też staram się tego pilnować, żeby ta strona społeczna nie sama sobie nie zawiązała pętli na szyi. Czyli jak stowarzyszenie kolekcjonerskie, to kolekcjonerskie, a nie jakieś kombinacje. Nie? I będzie się to pięknie rozwijało. Okay. Ja mam jeszcze ostatnie pytanie. To już takie trochę pytanie na chętkę, bo ja mam trochę styczności z prawem, ale jeszcze nie mam tyle dużo, żeby ocenić, czy można by było ostatecznie, gdyby okazało się, że komenda na policji będzie chciała rzeczywiście zakręcić sznur na naszej kolekcjonerstwa broni w Polsce, pokusić się o wystąpienie z wątpliwością przed Trybunałem Konstytucyjnym, czy takie ustawy, które są pisane przez organ administracyjny, żeby później pracować na podstawie i w ramach tej ustawy, są konstytucyjne. Geneza to jest dokładnie tak, że organ policji czy Komenda Główna Policji przygotowuje projekt ustawy i ten projekt ustawy przekazuje do MSW i MSW go później proceduje już według wszystkich przepisów, które są przepisami, na podstawie których tworzy się projekty aktów prawnych. Nie, no, więc moim zdaniem konstytucyjność, jeżeli zostały zachowane wszelkie procedury wynikające z przepisów prawa i z przepisów rozporządzeń i ustaw, na podstawie których się tworzy prawo w Polsce, to sam fakt wytworzenia tego pierwotnego projektu przez Komendę Główną Policji to nic nie da. Czyli? Moim zdaniem nie. Myślę, że o wiele lepszy... Opisuje się o tym MSW, tak? Nie, oczywiście. Tak, o wiele lepszy skutek odnosi się w taki sposób, że nawet jak się pojawia rządowy projekt ustawy, który został tak naprawdę przygotowany przez Komendę Główną Policji, to o wiele lepszy skutek przynosi zainteresowanie się, pójście do Sejmu, szukanie posłów. Posłowie są, zdarzają się, czy tam nie zdarzają się, ale są posłowie, którzy są niezależni w swoim myśleniu, których da się zainteresować, zależy im na popularności, zależy im na wyborcach, da się to wszystko jakoś tak ładnie ułożyć, że mimo tego, że jest to projekt, powiedzmy, urzędniczy, to posłowie potrafią jednak zagłosować po swojemu. Jest najlepszym przykładem tego to, że w ustawie, że w rządowym projekcie w 2010 roku, który został w 2011 uchwalony, nie było ani słowa z tych zmian, że tak powiem, przełomowych. One zostały na etapie prac sejmowych dopiero wprowadzone i zagłosowało ponad 400 posłów. W zasadzie wszyscy byli za. Czyli da się. Ciężką społeczną pracą, zaangażowaniem da się zmieniać w Polsce prawo. Jeśli tyle, to ja dziękuję bardzo. To już muszę się już oddalić. Mhm.